Możemy poprawić swoją kondycję i pojemność płuc. W domu możemy poćwiczyć, wziąć butelkę wody. Myślę, że 1,5 litra to jest najwięcej dla zwykłego Kowalskiego. Bez wody i po prostu oddychać. Albo wziąć balon i nadmuchiwać i wciągać powietrze. Też można wziąć piłkę od ping-ponga i sobie na usta dać i leżąc dmuchać sobie do góry. Na basenie, jak ktoś umie pływać pod wodą, to jak najdłużej pod wodą pływać. Kraulem pływać oddechowo, jak najmniejszy oddech, a jak najdłużej pływać na bezdechu. Przykładowe te ćwiczenia pozwalają na to, żeby pojemność płuc się zwiększyła. Wtedy dostarczamy więcej tlenu, mniej się męczymy, więcej możemy zrobić na treningach, czy nawet dla samego siebie pobiegać, pojeździć na rowerze czy popływać.